pierwszym spotkaniu w grupie E. Jest to już ostatnie spotkanie dla obu drużyn. Jak na razie w lepszym położeniu jest Egipt. On ma 3 punkty, za to Portugalczycy, jak na razie po dwóch remisach, są na miejscu trzecim. Jest tutaj jeden punkt różnicy, no ale wiemy, że jeszcze może się tu wiele zdarzyć. Widzimy, wychodzą tutaj już piłkarze na murawę, a teraz pytanie, ile bramek w reprezentacji Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo, a teraz już powoli będziemy widzieć tutaj piłkarzy i właśnie ich widzimy, a teraz hymny narodowe obu państw. A więc jesteś już po hymnach narodowych obu państwa, teraz tradycyjne przywitanie się piłkarzy obu reprezentacji. I wiemy, że na pewno ciekawie w tym spotkaniu będzie, jako że obie reprezentacje chciałyby tutaj zagrać w 1/8 finału, no to wiemy, że emocje będą tutaj gwarantowane. A teraz już składy, na początku skład Egiptu, bramce Hajdary, w obronie Fatih, Gabr, Hegazi, Safi, w pomocy Elneny, Hamed, przed nimi Salah, Saad, Trezeguet i w ataku Mohsen, a więc to jest skład reprezentacji Egiptu, a teraz skład Portugalczyków, bramce Patricio, w obronie Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro. Przed nimi Carvalho. W pomocy Silva, Silva, João Mario. I w ataku Gedzis i Ronaldo. A więc to jest skład obu reprezentacji. Tu spotkanie teraz podchodzi już tutaj Guedes i czeka, zanim sędzia da sygnał. I w tym momencie daje sygnał do rozpoczęcia tego spotkania. I dzisiaj nie wygrają tutaj z Egiptem, to szanse na awans tracą. Abdallah do Marvena. Hamed. Trezeguet do Marvana. Jeszcze Safi. Trezeguet, zobaczmy. Safi do Trezeguet. Fonte, mamy rzut rożny dla Egiptu. Egipt już sprawił na tym turnieju nie lada sensację. Sprawił nam tutaj lada sensację, ograł Holandię 2 do 0 i dzięki temu zwycięstwu jest jak na razie na drugiej pozycji za Senegalem, który ma 4 punkty, a teraz widzimy Saïd z rzutu rożnego. Zobaczmy, Saïd dośrodkowanie, William, mamy rzut rożny. Widzimy pokazany tutaj Rui Patricio na naszych ekranach. I Abdallah, czyli Saïd z rzutu rożnego. Zobaczmy, João Mario. Jeszcze tutaj Gabriel, ale daleko od celu ten strzał Egipcjanina. I teraz Patricio spokojnie wznowi tutaj grę od bramki. Może niespokojnie nawet, ponieważ wiemy, że dla Portugalczyków każda uciekająca minuta jest na wagę złota. Każda minuta jest tutaj dla nich naprawdę bardzo cenna. Nie mogą sobie pozwolić na tutaj porażkę Portugalczycy. Zobaczmy, Ronaldo, cały czas Ronaldo, kiedy on poda, teraz Rafael Guerreiro i stracił na rzecz Salaha. Mo Salah.
Do Mohsena, zobaczmy, Mohsen. Do Trezeguet, ale wybijają Portugalczycy. Jeszcze Salah. Said do Salaha, zobaczmy. I Guerreiro, Fonte, Patricio. Gedzis do Jana, jeszcze Gedzis. Ale Trezeguet przyjmuje piłkę i gramy dalej. Abdallah. Zobaczmy, Salah nie trafił. Nie trafił Mo Salah, a zobaczmy powtórkę. Blisko, blisko Egipt. Widzimy, że zepchnięci do głębokiej defensywy Portugalczycy, którzy jeszcze w tym spotkaniu sytuacji bramkowej nie mieli. Zobaczmy, Patricio. Salah, ale Adrian przyjmuje piłkę. Jeszcze João Mario. Ronaldo. Ronaldo. Willian. Do Gedisa, zobaczmy, ale przejmują niedługo Egipcjaninie. Bernardo Silva, Szafi do Muxena, jeszcze Hamed, Trezeguet do Hameda, Elneny, zobaczmy, Elneny do Trezeguet, Ricardo przyjmuje piłkę, jeszcze Adrian do Pepe, zobaczmy, Willian. Bernardo Silva do Gedisa. Gedis cały czas on do Silvy. Zobaczmy, Adrian Silva. Bernardo Silva cały czas tutaj. Byli Portugalczycy przy piłce, ale James przyjmuje ją. Guerreiro do Winiana. Jeszcze Fonte. Ronaldo, zobaczmy, Guedes! Hajdary! Broni tutaj egipcjański bramkarz. Fantastyczna obrona. Nie wiem, co by tu się stało, gdyby ta bramka padła, ale wiemy, że nadziei nie ma. Fantastyczna obrona egipskiego bramkarza wybija piłkę w Salah. Wiemy, że Egipt będzie starał się ten przynajmniej bezbramkowy wynik utrzymać, bo dla nich ten wynik jest korzystny. A teraz Ronaldo strzał, słupek! Jeszcze Guedes trafił! 1-0 prowadzi Portugalia, więc nie udało się tutaj Egipcjanom uformować dobrze tych szyków obronnych. Nieprzypilnowany Guedes. I on strzela bramkę na 1-0 dla reprezentacji Portugalii. W tym momencie Portugalczycy mają 5 punktów. Wskakują na pierwszą pozycję w tabeli. Wyprzedzają zarówno Senegal, jak i Egipt. I teraz czekamy tutaj cały czas na to, czy Egipt odpowie Portugalczykom. Zobaczmy, Hamed do Saida. Adrian. Jeżeli Portugalia wygra to spotkanie, to awans sobie zapewni. To jest już pewne, ponieważ nie wyprzedzi, jak już może wyprzedzić ich wtedy Senegal. Zobaczmy, Salah do Marwana, też strzela bramkę. 1-1, wyrównuje Egipt. Wracamy do stanu, który był dosłownie chwilę temu, a więc remis. I teraz znowu tutaj będzie ciekawie. Jednak tutaj Egipt wspaniale odpowiedział. I w tym momencie jest to dla nich naprawdę świetna wiadomość. Przepraszam, Marwan. No i dzięki jego odpowiedzi mamy ponowny remis i jeszcze tutaj jednak Portugalia sobie awansu nie zapewniła. Znowu spada na trzecią pozycję. Gedzis do Williama. Adrien Ronaldo. Zobaczmy, Cristiano Ronaldo do João Mario Elneny. Jeszcze João Mario, ależ było blisko, nie ma bramki. Więc jak na razie do przerwy mamy 1-1. Faraoni po bramce Marwena w 45 minucie.
remisują, a więc jeszcze musimy poczekać na końcowe rozstrzygnięcia tej grupy. Przynajmniej 45 minut. Ja już się z Państwem żegnam i widzimy się za 15 minut. Drugie połowy spotkania meczu Egiptu z Portugalią. Jak na razie mamy tutaj 1 do 1. No i sprawa wygląda jasno, że będzie tutaj na pewno ciekawia ta z Gezis do Silwy. Zobaczmy, Bernardo Silva i James. Mamy tutaj rzut wolny dla reprezentacji. Dla reprezentacji Portugalii. Widzimy tutaj sędziego, już tam odmierza kroki powoli. Do murku, murek jest ustawiony. Ronaldo już też przygotowany. On strzelać nie będzie. Tego jesteśmy pewni, bo strzał z takiej odległości dalsze nie obejrzeli. Będzie to groźne dośrodkowanie. Widzimy cały czas Portugalczyka na naszych ekranach. Wiemy, że Portugalia jak na razie ten remis nic nie daje. Ronaldo, ale wrzucił tutaj bardzo ładnie, ale jednak nie udało się tam nikomu trafić. A zobaczmy, Ronaldo porobił jednego, drugiego i trafił. Cristiano Ronaldo, portugalski magic po prostu, magic. No i dzięki bramce Ronaldo, fantastycznej można powiedzieć bramce, Portugalia prowadzi po raz kolejny z Egiptem 2-1. Hajdary nawet jakby tutaj lepiej, znaczy szybciej by próbował interweniować, to przy takim fantastycznym uderzeniu Portugalczyka nie miałby szans. 1-2. A więc po raz kolejny Portugalia obejmuje prowadzenie. Widzimy, Cristiano Ronaldo wziął sprawy w swoje ręce i nie zawiódł tutaj Portugalczyków. I zobaczmy, El Neni. Teraz czekamy na odpowiedź Egiptu. Marwan, widzimy, Szafi jest kontuzjowany, ale nie jest to jak na razie widać nic poważnego, ponieważ cały czas jest on na boisku. Salah. Niżo Mario przyjmuje piłkę. Jeszcze El Neni. Zobaczmy, Salah. Fati do Marwana. Dośrodkowanie. Nikt tam nie doszedł do piłki. Ricardo wybija na aut. Mamy tutaj wrzuca autu. I ta Szafi. I mamy Dobi. I za Gedisa wchodzi Silva. W reprezentacji Portugalii. Tym razem André Silva. Wcześniej Silva już na boisku. A teraz Ramadan. No i mamy faul. I mamy tutaj rzut wolny. Więc po raz kolejny tutaj faulowany jeden z piłkarzy. Wcześniej faul popełnili Egipcjanie, a teraz faulują Portugalczycy. Wiemy, że dla Egiptu ten wynik też im w tym momencie nic nie daje. Wiemy, że oni w tym momencie są na miejscu trzecim. Zobaczmy, Side będzie dośrodkowanie, Side dośrodkowanie, Pepe, jeszcze Bernardo Silva i będziemy mieli out. Zacznie tutaj Side z outu. Szafi. Sobi do Hameda, jeszcze Mohsen, El Neni do Salaha, zobaczmy, Fati, a Mario. João Mario odbiera piłkę. Adrian. Portugalczycy teraz w posiadaniu piłki. Zobaczmy, Guerreiro do Carvalho. João Mario. Adrian Silva. Rozgrywają tutaj między sobą Portugalczycy. Próbują stworzyć jakąś sytuację. Być może da ona im tutaj bramkę i będą już wtedy pewni tego zwycięstwa na 100%. Adrian Silva, strzał, mamy bramkę. Trzy do jednego prowadzi w tym momencie Portugalia.
3 do 1 prowadzi reprezentacja Portugalii. Ma w tym momencie awans. Bardzo ważna informacja dla portugalskich kibiców, którzy bardzo by chcieli tutaj tego awansu. No, tak jak każda reprezentacja, w tym momencie tą szansę tracą Egipcjanie. Marwen do Abdaldy, Hamed i João Mario. Ronaldo do Adriana Silvy. Zobaczmy, Bernardo Silva i Szafi. Podaję tutaj do Ramdana, jeszcze Marwan Sobi. Cały czas Ramdan. No i będziemy mieli wrzut z autu, da? Mamy zmianę, João Mario, za niego Ricardo Quaresma, więc kolejna tutaj zmiana. Kolejna zmiana, teraz zaczmy Ricardo do Pepe. Ricardo i Abdalla, Mohsen. Znaczy, jakby teraz wszystkie siły na pokład rzuci Egipcjanie, to nic im to nie da. Raczej już ten awans Portugalczyków jest przesądzony. A teraz Fonte, mamy rzut rożny i mamy zmianę. Za Williama Carvalho wchodzi João Moutinho. A więc ostatnia zmiana w reprezentacji Portugalii została w tym momencie wykorzystana. Teraz zobaczmy. Już side z rożnego Haidary i Patricio. Broni tutaj fantastycznie portugalski bramkarz. Zobaczmy, Patricio Silva do Ronaldo. Quaresma, zobaczmy, Quaresma do Ronaldo, strzał, słupek, ależ byłby fantastyczny gol, gdyby to jednak padła. Teraz mamy już 4 minuty doliczone i zobaczmy, Guerreiro do Moutinho. Ronaldo do João Moutinho, jeszcze Silva do Silvy, a więc Silva i Silva. Zobaczmy, Silva do środkowania, Ronaldo nie dał rady. Jeszcze kolejny Silva do João Moutinho, Moutinho do Silvy, jeszcze Abdalla i mamy koniec tego spotkania, więc reprezentacja Portugalii awansuje do 1/8 finału. Widzimy zadowolonych tutaj Portugalczyków. Ja już będę się po Państwem żegnać, jeszcze raz chętnie zostawiam łapki, a także subskrypcji kanału i widzimy się dzisiaj o godzinie 16:30, czyli dosłownie za kilka chwil na meczu Holandii z Senegalem.